Heroikra. Radzie and Ancients Epic, witajcie. Zaczynam nową serię z gry, która ponoć podobna jest trochę do Prince of Persia. Mechanikami oczywiście. Tak więc wcielamy tu się tytułową Radzi w poszukiwaniu młodszego brata i uratowaniu świata również. Tak więc też chciałbym was przeprosić za taką dłuższą przerwę, ale nie było spowodowane to z mojej winy niestety. Po prostu techniczne, sprzęt techniczny trochę nawalił. Brother and sister. And this was their whole world. This one small carnival. The other performers were their friends, their only family. This was home. On that day before their performance, Raji took her brother aside. "Did you forget, little brother?" she asked him. And she tied a rakhi to his hand. For it was the feast of Raksha Bandhan. Although it was a feast day, they still had coins to earn. So Raji walked on tight ropes and tumbled for the crowd. While Golu told his puppet tales of ancient times when demons walked the lands. A long, long time ago, a demon did penance. For showing such devotion, Brahma blessed him with immortality and a mighty weapon of all. Upon receiving, he united the demons to wage a war. Bhumi Devi urged him to stop. He killed her ruthlessly without thought. This angered Shiva greatly, and he stomped, dividing the continents, and the demons were forever lost. But as he spoke, the skies darkened, and the earth shook, and other figures dressed as demons strode through the crowd. These were not masks. This was not a child's tale. As the demons turned to slaughter, Raji tried to reach her brother. He'd been hurt and he was scared, and she knew she must protect him. But in that moment, Raji failed, for the Garasura demons took Golu from her. Raji, awake, my child. Okej, okay. Już jest praktyczna gra. Zaczynamy tutaj. Golu! Golu! No! No fajnie. So sorry, bhai.
Bardzo fajna stylistyka. Już mam możliwość sterowania. Niby tak mu na początku mówiłem, że podobna stylistyka do Prince of Persia, bardziej mi chodziło o rozgrywkę, tylko takim rzucie izometrycznym. Ale to się przekonamy w późniejszej, znaczy w dalszej rozgrywce. Okej. What is this place? Jakieś święte miejsce albo coś? Bo już zaczynamy biec. Skakać ani nic takiego jeszcze nie mogę, widzę. Chyba, że nie tak się skacze. So young. A child. Remember Shiva's words. It is so much weight to put on the shoulders of a mortal. Is this wood strong enough? Time will tell. Tutaj chyba ogólnie mówią bogowie. Tylko z kultury indyjskiej. Bogowie. Her brother and the other children had been seized by the Garasura. I told her that she must be strong. Her journey would be difficult and full of unknowns. I blessed her with the Trishul, my most powerful weapon that Shiva had given to me. This, with Raji's own serenity and strength, would save her brother. Tak oto dostajemy broń. No trochę się zmniejszyła i znikła. Okej, czyli to będzie taki samouczek jak na razie. No serenity. Her heart rules her head. She walks boldly into a dark cave. She leaps chasms. Okay, fajnie pokazane to. Fearless before a goddess. Har Har Mahadev. Jakiś punkt z zapisu albo coś w tym stylu? There is fire in her. Yes, it must be tempered. But without that fire, she would have already given up. Okay. Many mortals would not be brave enough to climb. Our Raji has no fear of heights. Watch. Uj, już myślałem, że się nie złapie. No, czyli jednak coś trochę podobne do Prince of Persia. Też była wspinaczka po takich kolumnach. Nie! Yeah. Shit! Myślałem, że mogę skoczyć po prostu, ale muszę wejść na samą górę i dopiero skoczyć. To dziwnie. No ale dobra. There, see? She is learning to think and to use the skills of her childhood. It is one thing to climb a pole and quite another to face a demon. To save her brother, czyli Raji must face the demons. Czyli nie tylko jej brata porwali. She held the Trishul, and it was a gift of great power.
It was blessed by Brahma, Vishnu, and Shiva, and would help her stand against her terrible foe. No. But it was also a great responsibility. To wield it, she would need strength, courage, and belief. Dobra. Have any of you seen my brother? The other guard. Go now, before they come back. Ja widzę, że mogę iść tędy, ale też jak mam do góry. Where are you taking him? Poor child. She will find a way. No dobra, czyli jedna droga, jedyna jest po tych schodach tu. Ale też właśnie nie porwali tylko jej brata, ale również inne dzieci. By złożyć w ofierze prawdopodobnie. Tak chyba zrozumiałem. Opa! Okej, będę musiał też na nowo się trochę... Tu są jakieś te kwiatki, nie wiem czy one coś oznaczają. O, ale fajnie się. Tutaj coś jest chyba. Hear your pulse, the beating of a war drum. Feel your heart quicken. The strength flow through you. O, samouczek. Fight, Raji. Be the warrior. O. Ale fajnie. Finisher. Now she will bring an end to him. Jaima! This door is weaker than the other. And the Trishul is a most versatile weapon. Nie wiem, czy tędy, czy tam iść? Na razie pójdę tędy. Chociaż może tam się przejdę? Jak tu jest walka, to prawdopodobnie... Tutaj będzie trzeba iść. Tak czy siak. Jestem ciekaw właśnie tutaj, bo tutaj są jakieś świetliki, czy one coś oznaczają. Może jakieś wyzwania, albo coś. Why are you doing this? A. Golu! Golu! Taka interakcyjna miejscówka, okej, czyli... I tak czy siak bym tam poszedł. Ale fajnie, w miarę szybko. Tutaj się porusza. Fajne defikołki ogólnie robi. Dobra, zobaczmy tutaj. A X. A coś takiego. Tak? No, i takie coś, okej. O, nice. No, gin, przepadnij. No, teraz już jest sam to. O. I podżynanie gardełka. Dobra, lecimy dalej, ale widzę, że te kwiaty... Którym to się strzelało? No. Ajajaj.
No. Gdzie mi tu biedronka latała? No dobra. Chciałem w niego strzelić, ale nie mogłem go chyba namierzyć, tak mi się wydaje. No, nawet bieganie po ścianach. Nice. Nawet, czyli mówiłem, dobrze. Trochę elementy Prince of Persia. Okej. Cool. No fajnie to. Tutaj. A, czyli w kołosłupów też można robić ataki, tak jak Prince of Persia już. Aha, i są sparaliżowane, tak widzę. Nie, uciekaj. O, tu się stało. Jakoś tak dziwnie poleciało chyba, mi się wydaje. Ja nigdy nie mogę finishera. Znaczy nigdy. Nie, zawsze przebiję tego finishera i później go wykańczę normalnie. O, takie. Cóż to takiego? There. Amrit Bund. The golden nectar, the fruits of a demon kill. Its power will heal your wounds. Potion, okej. Okay. Tu jest tak poniszczone jeszcze coś? A, czyli tu muszę wejść do tego. The mandala shows each person their past. There's always a purpose to such visions. Daliby tutaj, okej. Okay. To obrócić odpowiednio, tak? To nie powinno być trudne, przynajmniej to pierwsze. To nie będzie ona i jej brat? It is myself and Kulu. No właśnie. Ale fajnie namalowane to. Dobra, czyli to mi otworzyło drogę tutaj. Jakieś takie... super ataki, nice! Dobra, załatwimy tych pomniejszych. Ale muszę się nauczyć, bo tak trochę... Aj, w spowolnionym tempie jakby. Ale dostali ładnie. Ten wybucha. Dobra, tu nic nie ma. Tutaj też tak niespecjalnie coś jest. Tak w ogóle nie ma żadnego interfejsu, tylko jest podczas walki. Się te kwiatki pokazują wokół postaci i wokół przeciwników. No też fajna taka mechanika. No dobra. Ten to jest taki grubasek. Trzeba do nich doskakiwać, widzę. Żeby ich tutaj fajnie ich załatwić. Kurde, ten znowu jakiś... I w brzuchol. Nice. I
coś tu jest. Nie wiem, czy tu w ogóle są jakieś znajdźki jeszcze. Możliwe, że coś będzie, ale... pewnie jakoś... niespecjalnie ukryte, albo trzeba... Your sister's shrines are fed by violence. Radzi can make use of that, if she's careful. Okej. Ktoś tu dostaje chyba wzmocnioną broń. Albo coś. Tak, czy... Wow, takie buty. She begins to learn to pursue this bomb. Ten to jest to, kurde. Cyk. Aj, kurde, dostałem akurat. Niszera mu zrobiłem, jak już go wykończałem. Dobra, najpierw tych typów bym się... Ajajaj. Je. Dawaj kolejnego. I tamtego typka. Aha. To mi uzupełnia ten atak. U, trzeba uciec. Użesz ty. Ten tu jest mocny. Faktycznie shit. Kurde, trochę mi tu zasłania. Ale jeszcze parę ciosów i... Uż. Ale finisher chyba taki sam jest dla... Dobra, uzupełnijmy sobie ten atak. I co, no dalej za... She shows promise. She will need battle skills. That is so true. And they will be sorely tested. But that is not what I meant when I asked if she was strong. I tutaj fajnie, że ci bogowie jakoś między sobą gadają. Look here, Durga. They have captured your own story. Okej. Ah, Mahishasura, the shapeshifter, the buffalo demon. Evil incarnate. Yet, without him, you would not have come to be. This is the moment when he was granted the boon by Brahma. No man could kill him. Jakaś historia. Tak myślę, czy sobie tutaj właśnie nie zakończyć. Akurat taki fajny punkt. Będzie taki dosyć okrojony odcinek, bo krótki, ale chociaż tam widzę dalej. Może tam jednak sobie podejdę. Tutaj chyba jakaś historia teraz właśnie jest opowiadana. And here Mahishasura seized the heavens. Unkillable. Defeating and driving out all the devas. And even Indra himself. I o tych bogach chyba tu jest historia. Dobra, czyli teraz tu do góry, tak? Your birth, Durga. The devas knew it was their only chance to create a being capable of destroying their foe. All their power focused into one body, gifted with all their weapons.
I wonder what your first thoughts were. Uuu, ale mocno spadłem. Okej, czyli ona stworzyła. Została stworzona. I remember it well. You on a lion's back, leading the battle line. The devas flocking behind you, inspired with new courage. Mahishasura at bay, forced to take his true form. The monstrous buffalo, stamping and blowing, crushing warriors with his hooves and throwing them into the air with his great horns. Mm-hmm. The killing blow struck with the Trishul in your hand. There was no fear on your face. Although Mahishasura had shaken the heavens themselves. The battle light in your eyes, determination on your brow. I knew then what the devas had made, and I knew then what change you would bring to our world. From evil comes great good. Such is the balance of the world. Czyli Taturga jest tą kobietą, tak? I ona walczyła z tym bogiem chyba? Dobrze zrozumiałem? Tym bogiem bykiem? Tak mniej więcej chyba. Dobra, ale sobie tutaj już zakończymy właśnie odcinek. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej!